Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Wojciech Kazieczko, na Media Day przed galą KSW 74. Poprzednio miałeś okazję otwierać kartę, teraz szczebelek wyżej, więc domyślam się, że celem jest main event, tak? Tak, celem jest main event i gdzieś tam w przyszłości pas zawsze mierzę wysoko. No dobra, no to po pojedynku ostatnim. Powiedz, jak się czułeś, jak przebiegała cały proces, powiedzmy, odpoczynku do dnia dzisiejszego, no bo jak wiadomo, na pewno nie próżnowałeś, ale może uchylisz rąbka tajemnicy, jak to wszystko wyglądało do dnia dzisiejszego. Wiesz co, no czułem się doskonale, w ogóle to była magiczna noc dla mnie i brata, bo pierwszy raz razem walczyliśmy w ogóle na tym samym evencie, razem na KSW, obydwaj wygraliśmy przed czasem, także no po prostu wszystko najlepsze, co mogło się zdarzyć, się wydarzyło. Do tego jeszcze zakończyliśmy walki bez żadnych większych kontuzji. No to było naprawdę świetne, nie? A jeśli chodzi o etap treningowy, no to zawsze jest jakiś tam okres roztrenowania. On całkiem przyjemnie bardzo przebiegł, bez większych jakichś urazów. No i jestem. Wspomniałeś o tym, że tutaj specjalnie nic takiego złego się nie wydarzyło, to prawda. Wejście smoka zaliczyłeś, tak można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o twoje tutaj pojawienie się w KSW, od razu bonus też, to tak też to trochę nakręca i troszkę powoduje, że się tam gdzieś tej jeszcze pewnie motywacji, której nie brakowało nigdy, jeszcze dodatkowo jej przybywa. Nie no, zawsze takie rzeczy nakręcają, ale też no ja nie jestem zawodnikiem na przykład, który czy w kickboxingu, czy teraz w MMA bazuje na, nie wiem, jakimś wymęczeniu zawodnika, wymęczeniu rekordu. No ja ćwiczę tak naprawdę na co dzień brutalność skończenia i mój styl dąży w tą stronę. Nigdy przed walką nie zakładam, że na przykład, nie wiem, wygram przez knockout, wygram przez jakieś duszenie czy przez coś. Po prostu ćwiczę te rzeczy. No a walka potem, jak często bywa, pokazuje, że to wszystko działa. Nie było żadnego jakiegoś takiego, bo pamiętam, rozmawialiśmy przed tą właśnie galą. Mówiłeś, że raczej spokój, jakiejś wielkiej presji nie ma i to było też widać w klatce, że to jakoś nie towarzyszyło ci. Ja wiem, doświadczenie i tak dalej, ale czasami się mówi, gdzieś nowe, zaczyna się nową drogę, to czasami gdzieś tam z tyłu głowy coś siedzi. U ciebie tego nie było. No nie było. Ja też powtarzałem właśnie przed tamtą walką, że się bardziej stresowałem moim debiutem w MMA na małej gali i tam czułem gigantyczną presję. Tutaj, jak już jestem w KSW jako mocny zawodnik już MMA, wiem, jakie mam doświadczenie ogólnie startowe, no to po prostu wiem, co tu robię. Trenuję na co dzień tak ciężko, że przyjeżdżam tutaj już wypoczęty, ale ja po prostu wiem, że nie mógłbym ani jednego treningu zrobić lepiej i ani jednego treningu więcej, bo po prostu robię tyle, ile mogę i jeszcze troszkę. Coś o rywalu, jakbyś mógł nam opowiedzieć, jak ty go oceniasz, no bo też dla niego to też będzie jakoś tam szczególna walka. Wydaje się być niebezpieczny. Wydaje się być dosyć nieszablonowy, ma więcej walk ode mnie w MMA, walczył też w boksie nawet. No właśnie, on boksersko też ma jakieś tam swoje, jakiś background bokserski. Tak, ale jakby nie patrzę na to konkretnie, czy walczył w tej, czy w tej dyscyplinie, bo poprzednio mój przeciwnik miał mieć według ekspertów ode mnie lepszy boks, a został boksem znokautowany, więc jakby to w ogóle to nie ma żadnego przełożenia, bo wychodzisz do walki, każda walka to jest biała karta, jest starcie styli i tak naprawdę zobaczymy tym razem, co będzie. Mogę się tylko domyślać, ale nie wydaje mi się, żeby mógłby mi na przykład zagrozić parterowo, ponieważ czuję się aktualnie już naprawdę dobrze w tej płaszczyźnie. Ale no to tak jak mówię, to tak naprawdę wyjdzie dopiero w walce, jak to będzie. Może się okazać, że to będzie mój najłatwiejszy przeciwnik, a może się okazać, że będzie najcięższy i będę go wspominał latami, więc czekam. Ja tylko jeszcze nawiążę do tego parteru, bo wspomniałeś, że już tutaj czujesz się dobrze z parterem, jesteś już z nim obyty, no właśnie, jak ten parter w ogóle? Podoba ci się parter, czy to raczej tak z przymusu troszeczkę musisz gdzieś tam się w nim podszkalać? Na początku to było z przymusu, tak samo zapasy, ale teraz naprawdę bardzo to lubię. Ja z racji, że jestem byłym kickboxerem, to tak naprawdę więcej jednostek mam grapplerskich i nie mogę się doczekać okresu przygotowawczego, kiedy w końcu mogę więcej uderzać. I ja naprawdę o wiele więcej robię parteru i lubię go. Powiedziałeś o swoim rywalu, że był taki, że jest taki nieszablonowy, ale ostatni pojedynek twój, Wojtek, to też była trochę taka nieszablonowa gra, no bo ruszyłeś z gradem ciosów, trafiłeś swojego przeciwnika, więc czy nie uważasz, że to może być takie zestawienie, że znajdziecie się jednak w parterze, no bo koniec końców dwóch stójkowiczów, już nie będę powtarzał tego stereotypu, że koniec końców się kończy w parterze, o czym wspomniał kolega. Co, nie wiem, na ile moja walka była nieszablonowa, bo jeśli wziąć w sumie pod uwagę, że jestem stójkowiczem, gdzieś tam ją potem przeanalizowałem, no to zrobiłem takie rzeczy, które ćwiczyłem do tej walki na treningu. Wiesz co, naprawdę jak jest dwóch tego typu zawodników, to
ciężko przewidzieć, co tak naprawdę może się wydarzyć, nie? On oczywiście i jego sztab na pewno oglądali moją walkę, gdzieś tam może nawet moje kickbokserskie i pewnie zauważyli jakieś schematy albo jakieś typowe rzeczy. A mój sztab analizował jego walki i zobaczymy, kto lepiej wyciąga lekcję. No tak to działa, ja jestem pewny siebie, tak jak już mówiłem, po prostu zrobiłem wszystko, co mogłem na ten okres, który miałem pod tego zawodnika, też już po prostu więcej nie mogłem zrobić, jestem przygotowany i jedziemy z tym. Jeszcze chciałbym dopytać o twojego rywala. To był jedyny rywal, który został, jedyny przeciwnik, którego przedstawiła cię organizacja KSW. Czy miałeś kilku, powiedzmy, z których mogłeś wybrać? Być może przedstawiali ci kilku innych rywali? Wiesz co, miałem taką sytuację, że ja miałem, powiedzmy, zabukowaną możliwość walki na tej gali i miałem przeciwnika bodajże na 2 miesiące do gali już. Tylko że on wypadł, potem dostałem następnego, zgodziłem się, wypadł. I tak naprawdę dowiedziałem się stosunkowo niedawno, z kim walczę i albo mogłem wybrać właśnie mojego aktualnego przeciwnika w mojej kategorii, albo kogoś z kategorii wyżej w catchweightie, a raczej tego chcemy unikać, bo jestem typowym zawodnikiem 66 kg i jakby ja nie chcę robić komuś prezentu catchweightem. Myślisz, że z biegiem lat możesz znaleźć się w tej samej kategorii co twój brat? Na razie zrobię nie 6-6. Na razie zrobienie 6-6 nie jest dla mnie problemem. Jest nieprzyjemne, ale jak najbardziej mogę robić ten limit. Moje ciało jakoś się bardzo nie zmieniło, od kiedy zacząłem trenować MMA i powiedzmy na przestrzeni 5 lat, więc wydaje mi się, że większość mojej kariery będę toczył w tej kategorii. Rywalizacja braterska to od zawsze taki głośny temat rodzinny i wśród znajomych, także w sportowych jakichś tam aspektach, więc powiedz, jeśli byś punktował rundy, to ile rund dla ciebie, ile dla brata na przestrzeni 100? Na przestrzeni 100. Nie byłoby 100 rund na pewno, bo ciężko coś takiego było przeżyć, mi się wydaje, wiesz? Rozumiem, ale ogólnie mówisz, że od brata jesteś lepszy, tak? Tak, bez dwóch zdań. No to super. Ja bardzo ci dziękuję. Szuplejszy. Przystojniejszy, wiadomo. Staramy się. Na pewno mam bardziej gęste włosy. Może dzięki nam dojdzie kiedyś do pojedynku między braćmi Kozieczko. Tak więc życzymy ci wszystkiego dobrego, udanego zbijania wagi i do zobaczenia. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękujemy.